tu jest odkład, karkówka. To jest akurat odkład. Odkład zawsze ma większy osyp, bo się więcej z pszczoły spracowują. Mała komórka, cała pasieka. Troszkę spadło, no. Co to jest? To jest ten okres, że można na maksa pootwierać wylotki. Pszczołom jest łatwiej przynieść wodę, wynieść zwłoki swoich koleżanek. Bardzo ładnie się dziewczynki oblatują. Po raz kolejny. Kolejny oblot. Udomowione siadają na palcu. Chyba chcą być nagrane. O, zaraz będzie kontakt. Bardzo ładne pszczółeczki nasze kochane. Tutaj mamy odkład, też sobie bardzo ładnie radzi. Odkład zrobiony 2018. To 100% zazimowanej pasieki. Na razie. Nie ma takiej pasieki, ale są. Można pokazać. Na małej komórce wilgoć siatki, bez siatki. Daj do słońca. Gdzie tu jest słońce? Tak to wygląda. Jak się. Pleśń wchodzi, woda gdzieś tam stoi. Czekaj, rusza to. To jest zrośnięte, mokry osyp. To jest wilgoć w ulu, jak siatki nie ma. Brzydko. Mały osyp na tu szczęście. Pleśnieje też. Ale były dwa inne ule, gdzie patrzyliśmy i było większy, dużo większy osyp, bo nie było siatki. Dokładnie. W innych ulach pokazać trzeba, nie? Jak jest na siatce. Akurat ten ul był w sezonie raz już czyszczony, także on jest. To nie jest osyp. No pleśń, ewidentnie. Choróbska się później namnażają od tego gówna. Spory i wszystko. Do dołu. A zaraz pokażemy, gdzieś wyciągniemy z siatką. Osyp suchy. Bez najmniejszego, nawet bez najmniejszej oznaki pleśni. Czy wilgoci. Tak powinno być. To jest na siatce osyp. Niewielki osyp. Nieduży akurat tutaj. To jest pszczoła Elgon. Na 4,9. Cały osyp zimy. Nic tu nie było ruszane. No i co? Trochę folii, bo przecież troszkę ciasta dostały na wiosnę, bo było mało pokarmu. Suchy.
Nieśmierdzący. Nieśmierdzący. Cały os. I od sklepinka oczywiście czyściutko, bo wszystko poszło w dół. Bardzo ładnie. No, weźmy to. Na siatce os. Kolejna siatka. Osyp. Bardzo niewielki. Może następnego, jak będziemy wyciągać, żeby nie było. Nie wszędzie, ale no w większości jest taka ładna sytuacja. Po zimie, tak ciepłej. Tu zobacz. Elgon też. Pszczoła 4,9. No to jest śmiech na sali, taki osyp z całej zimy. Ale no. Teraz nie było zaglądane. Osypy. Niewielkie, naprawdę. Gdzieś tu jeszcze jakiegoś. Żadna kości, wilgoć. Zobaczymy tego, bo ten był potężny. On był do zimy szedł strasznie duży. To jest Niemka. Tutaj. No wiesz, część może wyniosły, ja nie wiem, bo ale to są przy pierwsze, oblocie na pewno pierwsze trochę takie coś, dni, ale... przy oblocie to one się, chcą się wysrać, później zaczynają, 2-3 dni zaczynają sprzątać. Mm-hmm. Ale to i tak by im góra jeszcze została, to no, nie jest tak, że kurwa, może wyniosły tam te z 50 no, pszczół, co to jest? Tu jest odkład, karkówka. To jest akurat odkład. Odkład zawsze ma większy osyp, bo się więcej z pszczoły spracowują. Mała komórka, cała pasieka. Troszkę spadło, no. Co to jest? Przypominaj mi, żebym nie bluźnił. Bo dzieci oglądają w szkołach twoje filmy. No to jest też osyp. Tu jest... Jeden to był karkówka, to ten jest Elgon. Rozciągnięty osyp na całej tej, no bo już zaczęły chodzić. No to już... No niewielki osyp. No, zaczynają sprzątać, widać, bo... Zaczyna się to wszystko... rozlane, no trzeba sprawdzić tu matkę, bo jest na osyp, nie jest w jednym miejscu. Tak, już tu kolejny oblot się. Dzisiaj mamy który? No już sprzątanie. 16? 16 luty, jakoś tak. Dawaj, ja to sprzątam. Zanim się wkurwią. Bardzo ładnie. Tak jak widać, tu pszczoły mają problem z tym przeciskaniem się. Tego zaraz im to otworzymy. Próbują wyjść, ale sprawia im to trudność. Tak więc, tak jak tu, rozwiązanie jest dużo lepsze. Bardzo ładne obloty, nic nie posrane. Pięknie, to mi się podoba. Bardzo ładna hodowla. Super. Pozdrawiam, pasieka B-Royal. Do zobaczyska. Cześć.
bardzo ładna i fajna zimowla w tym roku. Pszczoły w sile. Komórka 4.9 robi swoje. Fajne one są, takie mniejsze pszczółki, zaradniejsze. A jak miody przynoszą.